tym roku zorganizowaliśmy po raz drugi galę Tauron Basket Ligi podsumowującą tegoroczny sezon. Pierwsza gala w zeszłym roku spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony środowiska koszykarskiego. Myślę, że frekwencja, praktycznie wszystkie kluby były reprezentowane dość solidnie na tej gali. Świadczy o tym, iż takie zapotrzebowanie na zintegrowanie na sam koniec sezonu środowiska tego męskiego koszykarskiego jest celowe. Dla nas Tauron Basket Liga jest projektem czołowym, jednym z najważniejszych w naszym portfelu. Uważamy, że jest to projekt, który ma bardzo duży potencjał i który chcemy kontynuować. Proszę sobie wyobrazić, że Sabina gra w koszykówkę. To jest chyba troszeczkę za dużo powiedziane. Ale grałaś. Grałam, tak. Zdarzyło się. Na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na jakiej pozycji? Niska skrzydłowa czy rozgrywająca? Nie było wszędzie pełno. Ile punktów zdobyłaś? Marne 8. Dajemy nagrodę dla najbardziej energetycznego zawodnika w sezonie 2014-2015 i został nim Michał Sokoławski, Rosa Radom. Pierwsze koty za płoty, mam nadzieję, że nie było tak źle. Fajne doświadczenie, fajna sprawa wziąć udział w takiej gali, przeżyć to, zobaczyć to z innej perspektywy, prawda? Kolejne nagrody indywidualne i twoja kolej. Na naszej gali doceniamy również zawodników, którzy osiągnęli postęp w tym sezonie, czyli w sezonie 2014-2015. I jest nim Karol Gruszecki z Energii Czarni Słupsk. W mojej karierze, jeśli chodzi pod względem statystycznym, natomiast był wyjątkowy pod tym względem, że każdy koszykarz myślę dąży, żeby wygrać ostatni mecz w sezonie. W tym roku nam się to udało, zdobyliśmy medal. Ogromny sukces dla klubu, dla wszystkich zawodników. Zdecydowanie nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Aczkolwiek mówię, no to jest taki powiedzmy dodatek, smaczek taki dla tego, co się stało z rzut z połowy. Wiadomo, to jest rzut, który nie ma presji tak naprawdę, najłatwiej go trafić. To bardzo fajne uczucie, że mogę tu być z takimi osobistościami, jakie tu spotkałem, z takimi trenerami, działaczami i jestem bardzo zadowolony. I Mourinho i Adam są rewelacyjni, ale chciałbym kiedyś z tobą popracować. Ale przy koszykówce? Na przykład. Chcesz mnie ośmieszyć, czy co? Chociaż dobry nauczyciel to jest ważna sprawa. Chciałem się zapytać, czy ty kiedyś grałeś w basket? Nie. Natomiast powiem ci, że komentowałem kiedyś koszykówkę. Ale nie chciałbyś tego słuchać. I podejrzewam, że widzowie Polsatu Sport, czy też Polsatu Sport Extra również nie. Scenariusz był na tyle fajnie napisany, że było tam oczywiście jakieś pole manewru i do improwizacji, natomiast to też trzeba się było trzymać scenariusza, kolejności, chronologii i tego wszystkiego, co zostało tutaj rozpisane. Tytuł Złote Usta Tauron Basket Ligi zyskał pan Zbigniew Pyszniak z klubu Jezioro Tarnobrzeg. Jak to się mówi, obalamy teorię sportu i koszykówki chyba, bo się z nas śmieli, że mamy 6-7 i meczu nie wygramy, a to trzeci pod rząd. Fakt, że się nie spodziewałem, to jest uczciwie powiem. Liczyłem na, że jak przegramy poniżej 10 punktów, to będzie nieźle. No i na siłę po pierwszym niepodaniu szczęśliwe mieliśmy piłkę. Drugi raz głową Mur chciał przebić. Chciał Niemiec udowodnić Polakowi, że jest lepszy. Tak dopieścić zawodników, trzeba dopieścić trenerów, trzeba dopieścić sponsorów, bo bez nich cały ten biznes sportowy nie miałby absolutnie miejsca. Panie prezesie, a pan w jakim języku z nim rozmawia? Na przykład jak o podwyżkę prosi, to po polsku czy? Raczej po angielsku, ale jak w chwilach gorących zdarzały się również serbskie wtrącenia, czy polskie. A pan też tak trochę po serbsku już coś potrafi powiedzieć? Po 3 latach to przekleństwa szczególnie, bo to są... Nie używać tutaj akurat tych sformułowań, które najczęściej używaliśmy.
Dostać takie wyróżnienie typu najlepszy strzelec za 3 punkty, czy najlepszy zbierający. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i chciałabym, żeby było tego typu inwentów, gali jak najwięcej, bo jest to też bardzo dobra promocja sportu, a przede wszystkim koszykówki. Piękna akcja, charytatywna, 700 pluszowych misiów, maskotek. Wylądowało na parkiecie, przeniesione zostały przez trenerów, zawodników, sędziów, pracowników Dąbrowskiego Klubu. Przekazane zostały niewidomym i słabowidzącym dzieciom z miejscowego ośrodka w ramach prezentu mikołajkowego, by wywołać na ich twarzach świąteczne uśmiechy. Opadły emocje, opadły sportowe nerwy. Jest czas na podsumowanie, na rozmowy, na dyskusje. I myślę, że tą ideę będziemy z pewnością kontynuowali w latach przyszłych.